Laudetur Jezus Chrystus. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Stanisław Gądecki, udzielił wywiadu Katolickiej Agencji Informacyjnej poświęconego tematyce synodalnej. Wybrałam dla Państwa cztery fragmenty z tego wywiadu, żeby pokazać, z jak ordynarną propagandą neokatolicką dzisiaj mamy do czynienia. Pierwszy cytat. Różnica między dawnymi a nowym synodem polega m.in. na tym, że tym razem znacznie rozszerzono grono uczestników prac synodalnych. Chodzi mu o to, w domyśle papieżowi Franciszkowi, aby jak najszersze gremium zaprosić do współmyślenia o Kościele i aby ci ludzie realnie angażowali się w misję, jaką Kościół prowadzi. Uczynić Kościół bardziej synodalnym to uczynić go bardziej zasłuchanym w głos Ducha Świętego. No więc tutaj oczywiście standardowo przypominam, że synody to zwykle jednak zbierały się wtedy, kiedy w Kościele był jakiś problem, na przykład trzeba było powalczyć z jakąś herezją. I to jest zupełnie jasne, że uczestniczyli w nich tylko ci, którzy w Kościele mają jakąś władzę, znaczy mogą się przyczynić do rozwiązania jakiegoś problemu. A więc jasne, że biskupi, duchowni i tylko oni. Druga rzecz, no tutaj jest mowa o współmyśleniu. Ale nie potrzeba uczestniczyć w synodzie, ani w ogóle nie trzeba też być duchownym czy osobą konsekrowaną do tego, żeby jakby uczestniczyć w trosce o Kościół. Tak samo, no ta ostatnia uwaga, że to jest, prawda, wsłuchiwanie się w głos Ducha Świętego. To nie ma nic wspólnego ze słowem synod. Tym razem zacznijmy od cytatu z Marcina Przeciszewskiego. Niemiecka droga synodalna jest odrębnym zjawiskiem w Kościele, a nie elementem obecnego, zainicjowanego przez Franciszka synodu o synodalności. Na to jest odpowiedź, która zaczyna się od słów: tak stara się to ustawić sam papież, krytykując jej postulaty. Jest przeciwny włączaniu drogi synodalnej w obecny proces synodalny. Znaczy, to jest naprawdę liczenie na to, że spora część odbiorców, co może być słuszne, w ogóle nie interesuje się bliżej sprawami, nie czyta w internecie dodatkowych wiadomości, poza tymi z oficjalnych propagandówek katolickich i w ogóle nie wie, o co chodzi i nie wie, jak się Kościołem zarządza. Powiedzmy sobie jasno jedną rzecz. Jeżeli rzeczywiście Franciszek Bergoglio miałby taki krytyczny stosunek do niemieckiej drogi synodalnej, to przede wszystkim wystarczyłoby, żeby pstryknął palcami i z dykasterii nauki wiary wyszedłby dokument, który by po prostu był poleceniem zakończenia prac w Niemczech. I taki byłby koniec. A druga rzecz, no nie, no jednak jest całkiem sporo wypowiedzi Franciszka, które pokazują zupełnie coś innego, bo on jak typowy rasowy peronista raz mówi jedno, raz mówi drugie. I to jest naprawdę wprowadzanie ludzi w błąd. To jest taki rodzaj kłamstwa, no powiedzmy sobie szczerze, że kłamstwo to nie musi być zawsze jakby przedstawienie fałszywej informacji. To może być po prostu pokazanie informacji częściowej, tak? Więc nawiązanie tylko do tych wypowiedzi Bergoglia, które akurat nam są na rękę. Zwolennicy święceń diakonatu kobiet mówią, że możemy wprowadzić diakonat kobiet, a przy tym podkreślają, że nie może to być szczebel święceń prowadzący do kapłaństwa, tylko pewna posługa jak w starożytności. I tym sposobem dowodzą, że nie ma przeszkód teologicznych, by taką formę posługi wprowadzić. Oczywiście żaden biskup nie musi być sakramentologiem czy liturgistą, tak i takowym nie jest arcybiskup Stanisław Gądecki. Natomiast od tego ma rzeszę współpracowników i ekspertów będących na utrzymaniu wiernych, żeby mu w takich kwestiach doradzali, tak i mówili, jak wygląda praktyka w Kościele. No więc praktyka konsekracji dziewic jako diakonis w Kościele istnieje od starożytności i nigdy nie była przerwana. Do tej pory jest praktykowana w zakonie kartuzek. To, co Państwo widzą na tych obrazach i na zdjęciu, no tak właśnie wygląda diakonisa. I ta praktyka nigdy nie zniknęła. Jak widzimy, ona ma na sobie stułę i ma manipularz. Tutaj tylko zwracam uwagę, że ma go na prawej ręce, a nie tak jak kapłan nosi na lewej. To dla osób, które nie wiedzą, jak wyglądają szaty kapłańskie w tradycyjnej liturgii katolickiej. Więc to nie jest coś, co trzeba wprowadzać. Ostatni fragment. Inkluzja może też znaczyć komunię świętą dla osób rozwiedzionych, żyjących w nowych związkach, czy też osób LGBT+. Przygarnianie grzechu nie może być tym, czym Kościół jest zainteresowany. Potrzebne jest nawrócenie i łaska, a nie afirmacja grzechu. No niby wszystko pięknie, tylko
Ja Państwu przypominam, niedawno zrobiłam materiał, wrzucę odnośnik o liście arcybiskupa Gądeckiego, tam w związku z tym, że pięciu kapłanów archidiecezji poznańskiej porzuciło stan duchowny. I cóż tam mogliśmy przeczytać? Że nawet jeśli ksiądz zgrzeszył, no to przecież tylko, żeby się nawrócił, żeby nie odchodził z kapłaństwa. I to jest problem. Od dziesiątek lat w polskim kościele są całe tłumy księży, którzy mają kobiety, kobiety i dzieci, którzy mają partnerów seksualnych. To jest prawdziwa afirmacja rozpusty. Pozostawianie ich w stanie kapłańskim i pozwalanie, żeby wiernie utrzymywali ludzi, którzy po prostu są chorzy z rozpusty. Chorzy duchowo i z tego samego powodu niezdolni do posługi i to są ludzie, którzy tylko szkodzą wiernym. Bo w wielu miejscach, powiedzmy sobie szczerze, ludzie po prostu wiedzą, że księża się niemoralnie prowadzą i do tego nie trzeba takich wielkich skandali jak ostatni w Dąbrowie Górniczej. Ale tego widać biskupi w Polsce nie chcą zmienić i wydaje im się, że po prostu dalej tak może być, jak było kiedyś. Zachęcam do lektury wywiadu. Odnośnik jest oczywiście w dokumentacji w opisie filmu. Dziękuję za wysłuchanie tej informacji. Pozdrawiam serdecznie. Z Panem Bogiem.